Siema, dzisiaj chciałbym przełożyć jednego z moich pająków nadrzewnych do terrarium. No ogólnie, że ostatnio, gdy eberaporka sobie spadła, to się zwolniło miejsce. Co się stało z moją eberaporą? No, spadła sobie prawdopodobnie na miskę z wodą i się zabiła. Dlatego sobie teraz opaliłem tutaj taką miseczkę, żeby nie miała ona ostrych elementów, więc powinno być to git. No kurde. Boli mnie to, jeszcze mi Celadonia się wyrąbała. Wszystko macie na shortach. Nie wiem, jestem w takim szoku, że odechciało mi się na hodowlę w ogóle chodzić teraz. Nie byłem tu kilka dni. Zastanawiacie się też pewnie dlaczego w każdym takim terrarium umieszczam taką miseczkę z wodą. Zagłębcie się teraz proszę w moją psychologię. Potrzebujesz grać na kompie, potrzebujesz pożywki do umysłu w postaci anime. Potrzebujesz, kurczę, no nie tyle, że przy tych pająkach, kurde, robić cały czas, tam wiecie, przekładam, dziennie coś praktycznie na hodowli zrobię, ale nie jest to typu jakieś tam karmienie i ten. No i pająki nadrzewne z dupy sobie nie spadają na miseczkę z wodą. Czasem mam tak, że uzależnienie weźmie górę, siedzę na tym komputerze tydzień, dopiero potem przychodzę na hodowlę, tak bywam tu dziennie po 5 minut karmiąc z rybki i to wszystko. Tak mniej więcej to działa, tak mniej więcej ja i wszystko co tu jest prosperuje. I tak nawet jakbym chodził tu częściej, to nie jestem w stanie zaradzić na to, że pająk randomowo sobie spada na miseczkę z wodą. Natomiast one są po to, że jakbym się kiedyś zapomniał i nie byłbym w stanie tutaj przyjść przez dłuższy czas, to taki pająk będzie się mógł po prostu spokojnie napić. No i właśnie po to to robię, że jak coś pójdzie nie tak, jakby albo mi się coś stało, albo ja bym nie był w stanie tu przyjść, to pająki nie wyschną po prostu. Bo nie mam czasu łazić tutaj co tydzień i spryskiwać każdego kurde terrarium, bo mam tu tego setkę, nie? Jakby to co powiedziałem jest okej. Nie tak, że trzeba pająki tam co, nie wiem, tydzień, co tydzień spryskiwać, nie? Jeśli się to robi umiejętnie jak ja, jest dobra wilgotność, to będzie wszystko git, nie? No, także dzisiaj sobie wybierzemy jakiegoś nadrzewniaczka i przełożymy go do terrarium po Eberaporce. Więc tak, to nie jest stricte ogólnie terrarium po Eberaporze, tylko inne, ale no, miejsce mi się zwolniło, nie? Chciałem przełożyć tutaj, co mamy. Tutaj mamy Caribbean wersji kolor, natomiast okazało się, że na linia, więc nie będę jej na razie ruszać, bo oglądałem do tego terrarium i to no musiała linić dosłownie kilka dni temu, więc pająk taki jest świeży. Tutaj mam maluchy. Jeśli się zastanawiacie, jak dobrze się trzymają te Pamphobeteusy dziwne, Hexacosta i tak dalej, to bardzo dobrze. Nic ich nie boli, także mam nadzieję, że mi wytrzymają próbę czasu. Tutaj mamy jeszcze Poecilotheria Trinavesselli, którą dał mi kiedyś Paweł, za co serdecznie mu dziękuję, bo obstała się mi do tej pory i jest to samica. Tutaj natomiast mamy jeszcze Hylobrachysa fimbratusa. Do końca nie wiedziałem, że to jest pająk nadrzewny, jak go tu dawałem. Albo po prostu źle te terrarium, źle pojemnik mu zrobiłem. Wiecie co zrobimy? Zrobimy tak, że damy sobie dzisiaj tą poecyloterię do terrarium. Ona ten pojemniczek ma już dość stary. Odkąd chyba w sumie ją mam, to ten pojemnik tutaj jest. I w sumie można byłoby ją po prostu wrzucić do terrarium. Więc informacje o takiej poecyloterii Trinavesselli tutaj się wam pojawiają. Ja sobie tutaj zapisuję zawsze ten. No i to jest tak. 25 do 28 stopni w dzień. Powiedzmy taka temperatura pokojowa, umiarkowana, ze spadkiem w nocy. Wysoka wilgotność, jad bardzo silny. Występowanie Azja, dokładnie Indie. I na tym się to zamyka. Także do takiego terra sobie ona pójdzie. Ja sobie rozdrobniłem już włókno kokosowe. Także pójdę sobie tylko po wiadro i możemy zacząć działać. Co jeszcze mam tu z fajnych rzeczy do pokazania? Sorry, bekło mi się. Zabierzcie to ode mnie, proszę. No do chromatusy. Cena hurtowa u mnie łazi po 45 groszy za sztukę.
Proszę, bierzcie to ode mnie w każdej ilości. Tutaj widzimy samicę z kokonem elektryka. Tutaj też są elektryki, tu są umarte, to nie żyje już. A tu są te, które mi wyszły dobre. No po prostu sobie poprzydzielałem to, co ewentualnie można byłoby odchować. Ale trochę to nie pykło. No a tutaj siedzi ptasznik cytrusowy z kokonem. No także gitara. Ogólnie ona se samca zjadła, nie? No więc tak średnio trochę. No tutaj udało mi się jeszcze ten samca dropnąć, widzicie? Do chamory, natomiast nie jest on dorosły. No i tak by to się prezentowało, nie? Tak to, tu są samce u mnie. No i wszystko git, nie? Tak patrzę sobie, kiedy to urośnie. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy te samce będą dorosłe, nie? Tutaj mamy też nowe kolora villosusa. No i tak by to się prezentowało. Tutaj też Teraphosa stirmi, samiec jeszcze nie dorosły. A to jest taki bydlak, masakra, nie? Patrzcie, to jest moja ręka, a to pajączek tu jest, nie? Dobra, idę po wiaderło i robimy. Jeszcze z ciekawostek. Tutaj pajączek, który jest. A nie widać go dobrze. To dam wam tutaj. Ceratogyrus darlingi. No widać, że ta samica, mimo że zjadła samca, to puści kokon, bo grubnie w oczach. I to tak z dnia na dzień dosłownie, nie? Także mam nadzieję, że będzie wszystko git. I z ciekawostek jeszcze powiem wam o Heterotelii villoselli. Jak myślicie, ile pająk jest w stanie złożyć kokonów wtórnych? No u mnie padło aktualnie 6, natomiast znajomy mi mówił, że u niego złożyła 8-9. Także, no kurde... To nie tak, że pająki składają po jednym kokonie, tylko może być tego więcej, okej. Okay. Idziemy po te wiaderło i robimy, działamy, nie? Tutaj, proszę Państwa, jest rozdrobnione włókno kokosowe, już przeze mnie, mokre, eleganckie. Nie wiem, czy nie będę musiał tego wykręcać, bo jakby stwierdziłem dobrym pomysłem, będzie wlać do tego wrzątku, bo widać, że się to rozpuszcza. No i w sumie zlałem tutaj chyba 5 litrów tego. Nawet nie wiem, czy wiadro tyle. Nie no, ma wiadro 5 litrów. Ale to jest, kurde, wiecie. Wyższa szkoła jazdy. Dobra, bierzemy te wiaderło, nie? Ja was tutaj sobie postawię na statywie moim profesjonalnym i lecimy z tematem. Wiecie, standardowo włókienko kokosowe musi być do pajączków elegancko. Tu nie ma co, bez tego się nie obejdzie. Już zrobiłem nawet, że wiem jak zrobić, żeby była i lepsza jakość, proszę bardzo. Już lepsza jakość się pojawia właśnie w tej chwili i można elegancko, profesjonalnie tutaj działać na mojej hodowli. Byleby mi tylko w moim profesjonalizmie nie brakło pamięci w telefonie, wiecie. Trzeba mieć gdzieś jakiś folder z fajnymi rzeczami, akurat brakło mi miejsca wszędzie na pendrive'ach i musiałem to zmagazynować na telefonie. Ci, którzy mnie znają, którzy oglądają moje filmy na innych kanałach, to wiedzą o co chodzi. Wiedzą, że jestem wspaniałym człowiekiem kultury. Dobra, w sumie to nie jest nawet takie mokre, tak jak myślałem. Pewnie dlatego, że wszystko poszło w dół. Także mamy coś takiego, bardzo fajnie. Ogólnie tutaj trochę umorzone jest to terrarium, nie wiem czy to widać. Pokażę wam, to jest silikon po całej tej sklejaniu terrarium. Jeśli ktoś był zainteresowany takimi terrariami, to na dole cały czas macie kontakt do ludzi, którzy mi je robili. Tam się można fajnie z nimi dogadać, za dobrą cenę kupić takie terraria z używanego szkła. Co jest za tym wadą, że są i tanie, i z używanego szkła. Do samego szkła wykonania się nie czepiam. Jedynie czepiam się do niedbałości, którą zrobili. Czyli, że drobne takie z silikonu, wiecie, takie nie jest idealnie poskładane, zresztą to widać tutaj, nie? Tu nawet silikon jakiś, to mi nie przeszkadza. Przeszkadza mi to, że spód jest źle posklejany trochę. Jeśli lejemy tu po prostu wodę, jakbyś chcielimy tu zrobić część wodną, to jest szansa, że nam to wyleci po prostu. No i to w sumie tyle w temacie, nie? Więc trochę to skreśla na zrobienie takiego akwaterraria, na przykład do żabki, ale pewnie się poprawili już, bo im na to uwagę zwróciłem. I wszystko git. To co, dajemy sobie do tej poezji loterii takie eleganckie włókno kokosowe, chciałem powiedzieć.
Taki elegancki koreczek. I wszystko, gitarka będzie. O. A co jest? Światło mi coś teguje. No, wydaje mi się, że będzie to dobre, nie? Ciekawe, czy ja tu mam jeszcze jakieś roślinki. Można byłoby po prostu wrzucić tutaj. A mam jednak coś. Dobra, to możemy w sumie wrzucić, to nie jest problem. Dobra. To mamy coś takiego, nie? Terrarium. Elegancko i... Czy naprawdę chcę to tu umieszczać? Dobra, tam raz kozie śmierć. Myślę, że w taki sposób by to mogło być, nikomu to nie robi żadnego problemu. A w sumie ten gałązkę zostawię do innego, żeby gdziekolwiek było trochę zieleni. Teraz szybki i będziemy mogli pajączka jeszcze przenieść. Tylko naleję mu ten wody do michy i to będzie w sumie wszystko. Dobra, mamy szybki. Jestem ciekawy, czy one są proste, bo nie wiem, czy to są z tego terrarium. O kurde. A właśnie, no jak mówiłem, jakość wykonania, nie? Jak szybki są prosto, to mniej więcej tak wyglądają. Ta jest tu niespiłowana, ta jest tu też niespiłowana, tu jest spiłowane. W sensie chodzi o te boki, o szlif, wiecie? I to nie przeszkadza, bo ja daję między to karteczkę i ona jakby robi się do pionu. No ale jak ktoś na przykład nie używa tych karteczek, to po pierwsze naraża się, że mu pająk pitnie gdzieś tam, a po drugie to, no, będzie to miał krzywe. Dobra, także mamy to wszystko, teraz bierzemy se pająkełka i no robimy, co do nas należy. Ja tu sobie wyłączyłem lampę, nie? A tu miałem wam jeszcze pokazać coś. Okej, patrzcie, mam tutaj tą karteluszkę, ja to tak nazywam, nie? Mamy tu tą szybę, że tak powiem, krzywą, nie? Teraz ustawię o prostopadle do tego. Mamy tu tą szybkę, nie? I ja robię w taki sposób to. Widzicie, że tu jest krzywo, nie? Daję sobie ją na prostą. Daję tu sobie tą karteczkę, nie? I ustawiam tą szybę na prosto, żeby to po prostu się pająk tu nie przeciec, nie? I mniej więcej tak to wygląda i no teraz, jak widzicie, nie ma tutaj takiej szpary, nie? Nie widać tego, kurde. Dobra, w każdym razie nie ma szpary takiej, nie? Dobra. Mamy tutaj karteczkę z informacjami o pająku. Wezmę to sobie i przekleję tu elegancko. Może w sumie się spytam, czy chcecie odcinek z dopuszczania, bo dopuszczam w sumie pająki, tylko że problem jest taki, że oglądam sobie zawsze anime podczas dopuszczania tego i tak w sumie powiem szczerze, że no kurczę, tak kurde, nie umiem trochę nagrać tego, natomiast mógłbym sobie to oglądać na kompie i by było w sumie chyba lepiej. Dobra, co, bierzemy tego gagatka i próbujemy go tu przepchać. Chodź tu po Ecyloterio. Mam dziwne wrażenie, że ona sobie będzie chciała uciec do góry gdzieś. Okej, to wywalamy. Wszystko dobrze widać, widzowie. Mamy pająka. Teraz pytanie, czy jestem w stanie to jakoś normalnie, nieinwazyjnie przepchać, czy po prostu będzie problem? Ona ukąsi, patrzcie. Obraca się. Nie ukąsiła. Próbujemy go przepchać do góry delikatnie, bo poe się lubią odpalać. Poeci loteria sobie przeszła. I załatwiliśmy tak naprawdę sprawę, nie? Teraz sobie zasunę to. O, ona sobie tutaj łazi elegancko. Ja ją teraz postaram się zatrzymać, w sumie powinienem to zrobić na początku,
Chciałem ją wam pokazać, ale no, poszła se. Teraz już jej chyba nie zobacz. Nie, postaram się ją gdzieś tam wypchać. I zobaczymy, czy to przejdzie. Pamiętajcie, że one umieją skakać, nie? I to, że ja się z tym tak obchodzę delikatnie, to dlatego, że ja po prostu wiem, co to może zrobić, nie? Patrzcie, tu się staram ją wypchać. Nie widać tego. Patrzcie, przybliżę was elegancko. Jakoś się popsuje. O, gitarka. I teraz jak ja mam ją wypchać dalej? No nie chcę się ruszyć niestety. A nie chcę tego odsuwać znowu, bo to wiecie, w ziemi se siedzi i potem będzie problem to na nowo włożyć. Może spróbujemy ją zepchać na dół i na dole to ogarnąć. Nie, teraz jest jeszcze gorzej chyba. Aha. Poe przyjęła dogodną do siebie pozycję i chciałem pokazać wam, ale no będziecie musieli się zadowolić widokiem typu przez szybę, bo no nie jestem w stanie jej wyciągnąć. Zapomniałem się, widzowie, sorry. Okej, okay, poświecę wam już. Tu se poetka siedzi. Dobra, mamy poecji loterię, którą niestety, ale widzicie przez szybę. I tak się ona prezentuje, jak dla mnie. Całkiem ładna. Taki fajny kolorek się wydobywa, fioletowy trochę tutaj. Jak się tam widzi taki pająk? Dla mnie git. Odwóg jeszcze chciałem wam wyostrzyć, bo się nie wyostrzył. O, teraz widać fajnie te kolory. Fioletowy taki wychodzi trochę, nie? Fajny, fajny. Podoba mi się ona. Fajny pająk. Strasznie mi się podoba, jak z takich pająków taki fioletowy wychodzi. Powiem tak, trochę mi się te teraria kończą, bo nie mam już ich dużo, a potrzeba jeszcze parę pająków przełożyć. W każdym razie chciałbym. Och, tu na przykład siedzi taka, taki właśnie fimbratus. Tu też siedzi jakiś nadrzewniak. To jest violace opes. Kurczę, no i bym chciał sobie to przełożyć. Tu siedzi jeszcze, to są nadrzewne, nie? Tu siedzi jeszcze wersji kolorka. No i w sumie to z tych chciałbym jeszcze te przełożyć do nadrzewnych terrariów, a no nie mam już, nie? Jakby skończyły się. Jedynie co mam to coś takiego, no ale kurde, nie wiem, nie chcę się trochę bawić znowu w te teraria, bo nie miałbym potem gdzie ustawiać ich, nie? Jakby mogę to tak na chama zrobić w sumie, dać je do takiego szkiełka i sobie je tu ustawić, bo to jest jedyne miejsce u mnie, gdzie one mi się mieszczą, nie? Jakby nie chcę mi się tych regałów przestawiać, nie mam na to czasu, tak zostało stworzone na moje życzenie i tak po prostu jest, nie? No, także z tego odcinka to by było chyba na tyle. Także kto dotrwał do końca, to pamiętajcie, żeby wbijać na serwer Mango Zjebawki. Pierwszy link w opisie, jest to jeden z największych Discordów anime w Polsce. Znajdzie się tam naprawdę mnóstwo rzeczy, unikatowe rangi, miłą atmosferę, ludzi do pogadania, polecanie anime, moje filmiki. Dużo rzeczy, wszystko. Także serdecznie zapraszam, zapraszam też was na mojego Discorda, na moje social media, inne YouTube. Wszystko macie w opisie, serdecznie tam zapraszam, czytajcie też koniecznie opisy, bo wstawiam tam dość ciekawe rzeczy, na przykład o tym, co aktualnie mam na sprzedaż. Na Discordzie zapraszam na przykład do dogadania się, bo no mogę w sumie coś wam tam selnąć, nie? To nie ja, to była ryba. Pyszczak sobie coś tam dziubał z tego, z powierzchni wody i tak to zabrzmiało. No, także Chromatusy, Sozi Majki mam na sel, więc jak coś to piszcie Discord albo e-maila, tylko mi napiszcie proszę najpierw w komentarzu, że tam napisaliście, bo ja tam nie wchodzę jakby. No, także dzięki za oglądanie.